Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska i witam Was bardzo serdecznie na moim YouTube'owym kanale, wciąż jeszcze raczkującym, ale na którym właśnie startuje nowa playlista. Playlista z cyklem wywiady. Mam nadzieję, że tym razem uda się bardziej regularnie to nagrywać niż moje dotychczasowe materiały, za wyjątkiem podcastu z Dapiski z Niedonieckiego Kwadratu. Zachęcam Was do subskrypcji. Kciuka w górę, w dół też może być, ale jest mniej motywujący. No i oczywiście komentarzy, komentarzy i jeszcze raz komentarzy. A moim pierwszym gościem, za co bardzo dziękuję, jest Marcin Gliwa, znany jako Martin K na X-ie, czy jak kto woli. Twitterze prowadzący naprawdę niestrudzenie tłumaczenia, relacje i analizy tego, co się dzieje na froncie. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu, cześć Karolina. No to też dzięki Tobie, tak naprawdę. Cieszę się, że ta współpraca się tak dobrze rozwija. Materiał zresztą będzie można obejrzeć na obu kanałach, za co również dziękuję. Ja bym chciała, żebyśmy w tej rozmowie, słuchaj, przeszli trochę od szczegółu do ogółu, akurat na odwrót i od tych bardzo bieżących wydarzeń, które w tej chwili się dzieją. Zaczniemy od frontu oczywiście, bo to jest też twoja domena zdecydowanie. I ja bym chciała cię tutaj zapytać o te wszystkie ostatnie doniesienia, przede wszystkim, które no, przychodzą z Donbasu. Czy to tylko ja mam teraz wrażenie, że to właśnie na tym odcinku frontu ta sytuacja dla Ukraińców jest w tej chwili najtrudniejsza? Jest najtrudniejsza i można powiedzieć, że stricte rejon doniecki jak najbardziej, czy Donbas jest takim oczkiem od wielu, wielu miesięcy rosyjskim. Natomiast ostatnie dni, to ja myślę, że troszeczkę tak, co niektóre nasze osoby tutaj na naszym X-ie i nie tylko podchwyciły troszeczkę to, co Rosjanie próbują oczywiście przekazać oczywiście o okrążeniu. Żadnego okrążenia nie ma i nie było. Natomiast nie dajmy się ponosić troszeczkę fantazji. Ja uważam, że owszem, problemy Ukraina ma, jeżeli chodzi o front, natomiast oddaje. Główna linia, też pokazywałem mapę z naniesionymi fortyfikacjami Ukrainy, które pokazują, że cały czas działamy na przedpolu. To, że Ukraina oddaje teren, bardzo dobrze, że oddaje teren. Jeżeli nie jest warty, potrzeba opóźniać, trzeba dać czas obrońcom na przygotowanie tych pozycji, które przygotowują. Co ciekawe, od lutego, kiedy padła Awdiwka, bo okazało się, że na tyłach nie ma nic i trzeba tworzyć to od początku, od dołu, że tak powiem, no to teraz mamy te 4 miesiące, 5 miesięcy tak naprawdę do Awdiwki, które mijają. Będzie luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, mamy połowę Tak, no lipca. lipiec mamy, Tak. tak. Mamy 6 miesięcy na to, żeby przygotować te pozycje na kierunku pokrowskim, bo to jest najważniejszy teraz kierunek i to myślę, że jeszcze kierunek Toreck-New York, tak naprawdę New York tutaj też walki już w mieście, filmiki, które się pokazują z walk w mieście, tak naprawdę wśród budynków i bloków, pokazują, że Rosjanie faktycznie walczą już w New Yorku. Natomiast nie udało się Rosjanom wejść do samego Torecka i tutaj chwała w sumie siłom zbrojnym, które tutaj dość szybko zareagowało. Natomiast problemem jest coś innego w mojej ocenie. Nie tyle problem żołnierzy, co problem dowodzenia, problem na poziomie taktycznym, operacyjnym. Wizyta generała Syrskiego na linii frontu też daje pewne oznaki tego, że jednak nie do końca wśród tych dowódców, wśród tych żołnierzy coś jest, znaczy może nie tyle żołnierzy, bo żołnierze zawsze ten rozkaz będą wykonywać, co niektórzy nawet bronią swoich dowódców, niektórzy na przykład narzekają, bo to mamy różne brygady. Natomiast coś jest na rzeczy, sami Rosjanie mówili na Telegramie, pisali i mówili o tym, i to w wyjękorach się pojawiało, że najwięcej sukcesów mają dzięki błędom strony ukraińskiej. Niestety. No niestety te błędy są. Oczywiście Ukraina niechętnie się do nich przyznaje, ale ja jeszcze chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo nie wiem, czy wszyscy doskonale wiedzą, o czym mówimy, mając na myśli tutaj to okrążenie, czyli ten temat, Tak. który pojawił się tutaj w okolicach, jakby od strony miejscowości Oczeretynek, kiedy Rosjanie posuwali się w kierunku Nowoaleksandrówki i innych pomniejszych miejscowości. Tam, przypomnijmy, pojawiły się teraz ostatnio informacje o tym, że to między innymi 31. Brygada
Sił Zbrojnych Ukrainy miałaby jakoby być tam wzięta w okrążenie, więc chciałabym Cię poprosić, żebyś jeszcze to tutaj wyjaśnił tym, którzy nie do końca te niuanse tutaj muszą rozumieć. Sprawa jest taka, że na zachód od Oczeretyny mamy takie miejscowości jak Łodowate, chyba dobrze mówię, mam nadzieję, jak coś tu mnie poprawiaj, bo ty znasz lepiej, ja zawsze się ciebie konsultuję na temat miejscowości i mamy taką miejscowość Progres. To są dwie ważne miejscowości, jedna jest nad rzeczką Wowcza, druga jest troszeczkę na północ i tam zarysowało się, Rosjanie zdobyli i Łodowate i Progres. I pomiędzy tymi miejscowościami był taki występ, gdzie Rosjanie trąbili, że w tym miejscu okrążono 31. Brygadę, co jest nieprawdą. Natomiast to okrążenie, czy tych pozycji, może obejście, bo po zdobyciu tych dwóch miejscowości faktycznie była tam taka twierdza ukraińska, bo to nie jest punktowa też, znaczy to jest bardziej taka punktowa obrona. Pamiętajmy, że ten front ma 1200 km aktywnego frontu i no, to nie jest okres II wojny światowej, gdzie mamy ciągłe linie ten front jest ciągły. Tutaj na froncie ukraińskim pamiętajmy, że działamy mobilnie, działamy przy rozpoznaniu dronów, bo ten front musi być cały czas trzymany przy pomocy rozpoznania i reagujemy, tak? Reagujemy na odpowiednie rzeczy, które działają na tym froncie. Jeżeli idzie atak, no to wtedy jest informowany do obrońców tych punktów tak naprawdę oporów, które mają być atakowane i idzie od razu grupa wsparcia, czy też artylerii, moździerzy i grupa wsparcia na odwodzie. Pamiętajmy, że strona ukraińska nie broni się całymi brygadami, bo no dzisiaj mamy taką wojnę troszeczkę inną. Dzisiaj zagęszczenie tego kierunku powodowałoby zdecydowanie większe straty. Działamy mobilnie grupą zadaniową czy grupą batalionową, która tutaj na tym odcinku działa, one się rotują i tak to mniej więcej funkcjonuje od 2 lat. Natomiast nie ma żadnego okrążenia, nie ma żadnego tutaj wyjścia. Marek Meister pisał o kompanii, która osłaniała. Natomiast ja podejrzewam, że w dzisiejszych słowach kompania to myślę, że to jest taki wzmocniony pluton, bo musimy pamiętać, że mamy ponad 2 lata wojny i to jednak straty i po stronie rosyjskiej i ukraińskiej są znaczące i kiedyś kompania, która mogłaby liczyć 100-120 żołnierzy, dzisiaj ta kompania może liczyć połowę z tego tak naprawdę, więc możemy przyjąć taki dość mocny pluton, więc w takich realiach prawdziwych, bo pluton to około 36 żołnierzy. Tak, 36 żołnierzy mniej więcej. No więc możemy powiedzieć, że to była jednak rosyjska propaganda i przekaz, który Rosjanie bardzo chcieli tutaj wzmocnić i pokazać jakby swój sukces, żeby też jakby, myślę, zdeprymować i zdeprecjonować to, co robią Ukraińcy, bo niestety te ich problemy na odcinkach na Donbasie, no są widoczne. Sam wspomniałeś też o New Yorku, tam sam wspomniałeś o Torecku. Ja mam trochę takie wrażenie, jak się cofniemy jeszcze w przeszłość, kiedy sobie przypomnimy trudną sytuację czy Soledaru przed jego utraceniem, czy Bachmutu, ja cały czas gdzieś tam mam takie wrażenie, że przy rotacjach, niekoniecznie zawsze udanych, to właśnie wtedy Rosjanie zdobywają swoją przewagę. No i tutaj znowu kłaniają się nam też te problemy personalne, o których też nadmieniłeś, a też chciałabym jeszcze do tego wrócić, no bo przecież jedna z brygad, o której ostatnio było bardzo głośno, ale nie jedyna oczywiście, to 24. brygada, której dowódca no, powiedział, że jego ludzie to nie mięso i ma teraz potężne problemy, ale przecież nie są to tylko problemy, te personalne problemy w 24. brygadzie, prawda? Nie, nie. Mamy tutaj naprawdę szereg, bo zaczęło się tak naprawdę, ja mam wrażenie, że zaczęło się od 67. i tego pewnego samodzielności, bo pamiętajmy, że ta brygada była tworzona przez prawy sektor i tutaj ona za generała Załużnego miała taką troszeczkę autonomiczność, natomiast po wejściu na dowództwo generała Syrskiego ona straciła tą autonomiczność, ona została jakby podporządkowana stricte wojskom operacyjnym, no i zaczął się problem. Tutaj ten problem spotęgował się rozbiciem jednego z batalionów na kierunku Czasy Wiaru. Ten batalion został dosłownie rozbity poprzez uderzenia rosyjskie, o czym też się mało wspomina i mówi, oni ponieśli ogromne straty. Ten batalion się wycofywał, te resztki tak naprawdę tego batalionu się wycofywały. No i zaczęły się później problemy, które dotknęły cały sztab, bo zaczęły się problemy właśnie z dowództwem, ze sztabem i tutaj weszły komisje, żandarmeria wojskowa, prokuratura wojskowa i zaczęli kontrolować. Później pojawiły się informacje o 59., o dowództwie tej brygady i generale, który no swoje korzenie ma z 2014 roku, kiedy no, był w partii prorosyjskiej, jakim cudem dostał tytuł pułkownika, przepraszam, nie tytuł, tylko stopień pułkownika i dowodzenie jednej z
lepszych brygad. Naprawdę 59 to jest jedna z lepszych brygad. Ona naprawdę dźwigała ciężar obrony w rejonie Awdiwki od strony południowej, tam rejon Piski i tutaj Siewiernego. I naprawdę tutaj to, co się okazało przez żołnierzy, którzy mówili, że no, kompania rozpoznawcza została wybita przez dowódcę, który wysłał ich na pierwszą linię, no takich rzeczy się nie robi, tak? To są najbardziej, że tak powiem, doświadczeni, najbardziej newralgiczny punkt całej brygady, bo rozpoznanie jest najważniejszą rzeczą. Później doszły problemy, oczywiście tutaj właśnie przy tej brygadzie pojawił się generał Syrski na froncie i on tutaj miał pozałatwiać. Co załatwił, to nie wiem. Natomiast trzeba sobie wskazać jedną rzecz, że od lutego, od przełomu stycznia i lutego, kiedy Syrski został naczelnym dowódcą sił zbrojnych, doszło do wielu zmian w dowództwach brygad. Wielu dowódców też poleciało, że tak powiem, zostało wymienionych. Też na ludzi polityków, czy politycznych, że tak powiem. Natomiast to też można sobie na Military Land popatrzeć, jeżeli ktoś szuka tej strony, czy sprawdza sobie tą stronę, to można zobaczyć sobie na dowódców brygad, kiedy zostali nominowani i sobie odpowiedzieć na pewne pytania, bo to też są informacje, które na przykład dają do zrozumienia zachodzące zmiany w armii ukraińskiej. Tak, i one się, że przepraszam, tak. Że się wiem, one się po prostu w czasie zgrywają z pewnymi decyzjami, no stricte politycznymi, no nie bójmy Dokładnie się tak, tego powiedzieć. dokładnie tak. Nie trzeba być alfą omegą, nie trzeba być aż nie wiadomo kim, żeby zrozumieć pewne zależności i pewne rzeczy, które się dzieją, a zawsze tak jest, że polityka wchodzi do armii i to bardzo mocno. Mamy przykład Lisyczańska, Siewierodoniecka, Popasnej, mamy teraz przykład Bachmutu, mamy przykład ofensywy zaporowskiej i szereg różnych działań, szczególnie też i w rejonie Awdiwki. Ale zostawmy to, bo mamy później przykład 41 i 241, czy 41 Brygady Zmechanizowanej. To była brygada, która walczyła dość długo w obronie czasy Wiaru. Ona została później wycofana na reorganizację, nie na długo. Była część jednostek do tej brygady z 241 Brygady Obrony Terytorialnej była podporządkowana dowództwu tej brygady, właśnie 41, i oni bronili New Yorku. I tam doszło do pewnych rzeczy, sami żołnierze na łamach Independence Kiev chyba bodajże, czy takiej gazety w Kijowie, żalili się, że na prośby do dowództwa tej brygady o wsparcie, bo byli tylko obroną terytorialną, nie, oni są wyposażeni tak mocno w ciężki sprzęt jak normalna brygada operacyjna, zostali pozostawieni sami sobie, wiemy z czym się to skończyło, tam jeszcze dochodziło do pewnych rotacji, do tego później doszły właśnie perturbacje z 24, kiedy ta brygada, która zrotowała 41 podczas Wiarem, została przerzucona. I tu jest ciekawa rzecz, bo przecież oni bardzo, bardzo długo, 24, broniła właśnie odcinka Torecka-New York. Bardzo długo, ponad rok ten teren... Świetnie znali tak, ten teren. Znali ten teren. Bardzo długo go bronili. Działali też ofensywnie, działali też dość zdecydowanie na tym odcinku. Rosjanie tam nie mieli nic do powiedzenia. Natomiast tą brygadę zabrano wbrew dowództwu tej brygady, które opiniowało, żeby nie zabierać tej brygady, gdyż ta brygada i żołnierze tej brygady bardzo dobrze znają ten teren tak naprawdę. Oni zostali zabrani wbrew temu, zostali przerzuceni podczas IWR, tam oczywiście walczyli przez 2 tygodnie niecałe i okazało się, że po wydarzeniach właśnie w Torecku i New Yorku zostali tam przerzuceni z powrotem na ten odcinek, ale co ciekawe, po to, żeby wykonywać kontrataki, aby przywrócić pozycje wyjściowe jakby sprzed rosyjskich ataków. No tak, bo kiedy oni zostali stamtąd zabrani, Rosjanie właśnie na kierunku New Yorku i Turecka poczynili przecież bardzo duży tak, postęp. Tak, no tam były jednostki, bo nie możemy powiedzieć, tam był 78 Pułk Szturmowy Herc, czy jak to się ładnie tam nazywa. Było szereg batalionów obrony terytorialnej, właśnie z 41 i nie tylko. Natomiast to nie był związek operacyjny, który stricte tam stacjonował przez ponad rok, znał teren, znał wszystkie możliwe dziury i wszystkie zagłębienia. Oni zostali rzuceni właśnie do kontrataków. Te kontrataki zakończyły się niepowodzeniem, co ciekawe, i dużymi stratami. Natomiast mieli rozkaz atakowania do skutku
I dowódca się sprzeciwił. Dowódca tej brygady się Tak. sprzeciwił, za co ma ogromne problemy w obronie dowódcy swojego, pułkownika, bo podpułkownik, już nie pamiętam nazwiska tego dowódcy. W obronie tego dowódcy stanęli żołnierze 24 brygady. Ta brygada jest o tyle ciekawa i bardzo ciekawa, bo ona broniła Popasnej bardzo długo w 2022 roku. Oni zostali wręcz wykończeni pod Popasną przez Rosjan i to na prośbę w sumie samego dowództwa generała Załużnego, bo oni alarmowali, że oni już nie są za bardzo w stanie Dokładnie. bronić tego rejonu. Tam zaczęło się przełamanie pewnych pozycji ukraińskich, doszło później do przecięcia prawie linii drogi Bachmut-Lisyczańsk i Sywierodoniec. Później zaczął się upadek całego Sywierodoniecka i tego rejonu tutaj. Ta brygada została później na tyły wycofana. Tam doszło do nawet pewnego buntu żołnierzy, którzy powiedzieli, że oni nie chcą dalej walczyć, jeżeli nikt nie liczy się z ich słowami i nikt nie reaguje na to, co oni mówili. Takie filmiki można jeszcze znaleźć w internecie, to one są. Natomiast ta brygada długo odpoczywała, regenerowała się, była odtwarzana. Ona się pojawiła właśnie w rejonie toreckim, gdzie ona siedziała ponad rok i broniła tego odcinka frontu. Naprawdę jedna z też dobrych brygad, króla Daniłowa, bodajże, jak się nie mylę. Natomiast oprócz tej brygady mamy jeszcze przecież problemy z brygadą, znaczy brygadą, nie tyle z brygadą, co zasugerowało tutaj właśnie dowództwo brygady Azow pewne komplikacje z generałem Sudolem, który został Tak, oczywiście, dymisjowany. właśnie, przecież to już też, ale to też musiało jakby dopiero dojść do opinii publicznej, gdzieś pojawić się aż w internecie, co jest dosyć dziwne, że jednak takie sprawy rozwiązuje się Ale w wiesz, mediach to jest społecznościowych. najgorsze, że nie reaguje dowództwo ani operacyjne, ani sztab generalny i trzeba iść do dziennikarzy i pokazywać, bo o tym też wspomniał Butuzow w swoich materiałach, Kowalenko i naprawdę szereg różnych dziennikarzy ukraińskich, których śledzę, oglądam, patrzę i słucham, bo Butuzow jest nielubiany przez polityków i na przykład niektórych dowódców, ale za to ma świetne kontakty. Oczywiście on jest specyficzną osobą, ale nikt nie zaprzeczy, że ma naprawdę dobre kontakty ze zwykłymi żołnierzami i niektórymi dowódcami brygad, z którymi współdziałał, walczył na ich odcinku, bo nawet walczył, bo pamiętajmy, że był w Soledarze, gdzie walczył na pierwszej linii z tymi żołnierzami nawet. Więc No tutaj... tak, ale to też jakby pokazuje, że jeżeli się alarmuje, czyli jeżeli tam Tak. powiedzmy albo niższe dowództwo, albo żołnierze alarmują jakby tak, jak to powinno być, tak, gdzie to dochodzi w pewnym momencie albo i nie do sztabu generalnego, nie ma reakcji. Dopiero ta reakcja pojawia się po jakichś publikacjach medialnych czy publikacjach w mediach społecznościowych, no jak było przy 24. Brygadzie, to też dopiero Tak. publikacje w mediach Żołnierzy, jakby tak. podniosły larum wokół tego, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Jakby już podsumowując ten wątek bo tam jeszcze i chyba 14. Brygada, tam też się dowództwo zmieniło. Tak. Niedaleko szukając 103. Brygada, z którą ja pracuję, też wymienione dowództwo Kombrych również zmienione. A tutaj taka mała analogia, pozwolę ją sobie przywołać na rachunek 24. Brygady, bo 24. Brygada to Brygada Lwowska. 103. Brygada to również Brygada Lwowska. I tutaj ja widzę taką pewną analogię. Brygada Lwowska 103., która przyjechała z Donbasu. Oni walczyli między innymi pod Białohorivką, wyzwalali Ozernę, zresztą z tego tytułu mają ten prapor swój, czyli flagę swoją, tą szturmową od prezydenta. Oni przyjechali do rejonu Kupiańskiego, gdzie mieli wspierać 92. Brygadę w październiku 22. roku przez 10 dni. Zostali tam półtora roku. Oczywiście bez rotacji, była wielka awantura, że nie ma rotacji. Oczywiście okazało się, że ma być rotacja, to nie jest jednak rotacja. Pozdrawiam serdecznie z obwodu Sumskiego, z tejże rotacji. Ale jaki był ten efekt? No, na miejsce 103. Brygady Lwowskiej również pojechała inna brygada, pojechały inne wojska. Przecież tam rejon nie został zostawiony bez wsparcia, przecież jeszcze nawet dodatkowo przyjechało wsparcie dwóch batalionów 3. Brygady Szturmowej Azow. Na miejsce 103. pojechała 110. TRO z Zaporoża, która w 3-4 tygodnie straciła pozycję, które 103. trzymała półtora roku. I nie dlatego, że oni byli nieudolni, nie umieli wojować, no, pewnie też nie mieli aż takiego doświadczenia. Oni tak samo, podobnie jak ci, którzy zmienili 24., oni po prostu nie znali tego terenu. A zostały zabrane wojska, które znały za przeproszeniem każdą dziurę, każdą drogę ewakuacji, każdą drogę ucieczki, a Rosjanie, wiedząc też, że tamci, którzy stoją tak długo, no...
są super poinformowani co i jak, też tak naprawdę nic nie robili, bo jeżeli sobie popatrzymy przez te 1,5 roku, to tamte wyłomy od strony rosyjskiej, no pomijam może kontratak, niewielki kontratak w rejonie Kupiańskim i zdobycie powiedzmy wtedy Krochmalnego, czyli naprawdę wsi o niewielkim wtedy znaczeniu, a to tak naprawdę ta linia tam się trzymała, dlatego że siedziały tam brygady, bo to nie tylko 103, przecież tam była 25, wcześniej przez chwilę 32 i tak dalej, i tak dalej. To były po prostu wojska, które świetnie to znały. To znaczy, ja też nie chcę w tym momencie powiedzieć, że wojsko powinno siedzieć non-stop bez żadnej rotacji, ale jeżeli ta zmiana w danym momencie nie jest jeszcze konieczna, może lepiej ją przeprowadzić w innym momencie, by inne jednostki po prostu zdążyły się wdrożyć, a nie w momencie po prostu tak palącym i tak krytycznym, jak to miało miejsce tutaj w okolicach New Yorku i Ja mam Turecka. wrażenie, Karolina, że pośpiech jest złym doradcą, wiesz, wymienia się bardzo szybko pod oddziały bez przyswajania, czy bez tego, żeby część jednostek starej brygady wtajemniczyła, czy wręcz Tak. wprowadziła nowe jednostki w teren. One wtedy tam przez jakiś okres czasu działają. To też jest zawiązanie pewnej współpracy z dowództwem, czy tej grupy Tak. batalionowej, czy też ze zwykłymi żołnierzami. Tak, znamy się, możemy sobie ufać, my was wprowadzamy, jesteśmy z wami. Po 2 tygodniach Gramy my do jednej odejdziemy, bramki, tak? Ale wy słuchajcie. już będziecie na tyle zaznajomieni przez te 2 tygodnie, powiedzmy, że możemy. Ale to jest też konsekwencja pewnych rzeczy, bo wczoraj chyba bodajże pojawiły się informacje odnośnie wywiadu, jaki generał Syrski udzielił w pewnej gazecie, gdzie mówił, że tam oczywiście mają plan na wyzwolenie Krymu i Krymu, pewnych tak. rzeczy, tak? Natomiast ja napisałem dzisiaj taki komentarz, że tak, może jakiś plan mają, bo oni mają część jednostek, powiedzmy, w rezerwie. Mamy te nowe brygady, które powstają od 150 do 159. I wobec takich krytycznych sytuacji, jakie mamy, czy to właśnie w rejonie sektorze Oczeretyny, czy Progres, czy też Torecka, te brygady się nie pojawiają. One cały czas gdzieś tam na tych tyłach siedzą, szkolą się. Mamy część brygad, które są wycofane ze względu na straty, które się tam odnawiają. No, sama mi wczoraj mówiłaś o nowej sąsiadach obok siebie, co tam są. Ale to też pokazuje, że wiesz, no, nawet tak w krytycznej sytuacji, gdzie prawdopodobnie siła bojowa 47, która miała już w marcu iść na odpoczynek, i cały czas gdzieś ta grupa batalionowa tej brygady działa na tym froncie, właśnie w tym sektorze Oczeretynę, pokazuje, że no dobra, no my mamy te brygady, część się szkoli, część tam działa, możemy je rzucić, natomiast oni się chyba boją jednak tego, że wiesz, no, mogliby ponieść ogromne straty, bo one nie są jeszcze w gotowości bojowej. Mamy część brygad, które muszą, że tak powiem, uzupełnić i tutaj muszą się zgrać te nowe oddziały. Mamy około 5 tysięcy więźniów ukraińskich, którzy zostali wcieleni już do armii. Dokładnie 4700, tak jest oficjalna informacja, ma być 5 tysięcy. Część nowych batalionów, część weszła Są do też nowe składu. więźniarki, które podpisują Tak, kontrakt ze siłami zbrojnymi zgadza Ukrainy. się. Natomiast cały czas operujemy gdzieś tam tymi pododdziałami tych brygad, które tak naprawdę ledwie dyszą. Ja mam naprawdę złe Brygad, które tutaj. nie były na rotacji, które są Tak. zmęczone, a z drugiej strony nikt jakby, znaczy nie chcę powiedzieć, że nikt nie myśli o tym, ale może też jakby jeszcze raz warto podkreślić, dlaczego chociażby ten mikrorejon, jeżeli patrzymy na Oczeretynę, jest tak istotny, bo to jest cały czas ta próba zbliżenia się do drogi Pokrowsk-Konstantynówka, która jest po prostu drogą krytyczną, drogą bardzo ważną dla zaopatrzenia ukraińskiego i o czym Rosjanie oczywiście doskonale wiedzą i będą dążyć przede wszystkim do tego, by ją zablokować. Pamiętamy sytuację przecież z tej ostatniej drogi dojazdowej do Do Bachmutu, Bachmutu. jeszcze przez Chromowę, kiedy już się tam zbliżyli, no to wiemy, co działo się później. Wyjdźmy na chwilę z tego Donbasu, albo wyjdźmy Wyjdźmy. na dzisiaj z tego Donbasu, bo chcę cię jeszcze zapytać o Krynki. Jak odniesiesz się do tego, bo rozmawialiśmy tutaj o sytuacji obwodu ługańskiego. Ja też pamiętam, że przecież Siewierodoniec był trzymany dłużej, Lisiczański już jednak krócej po wyciągnięciu wniosków z Siewierodoniecka i tak dalej, i tak dalej. Jak można dzisiaj podsumować to, co stało się w Krynkach, czyli na południu? Ja ci powiem, przepraszam, nie napiszę, bo napisałem komentarz odnośnie Krynek po informacji, jaka ukazała się ze sztabu generalnego, informacje z wojska, z armii odnośnie zabitych w Krynkach i zaginionych, bo to jest prawie 1000 żołnierzy. Do tego trzeba Dokładnie tak. doliczyć kilka tysięcy rannych.
Albo też możemy powiedzieć, że to nie może to nie są też do końca oficjalne dane, że to jest 1000, może być 1500 równie dobrze, tak? I Musimy tak się się nie liczyć, dowiemy. musimy liczyć z tym, że strona ukraińska i tak zaniży pewne straty. Natomiast Zdecydowanie. możemy sobie powiedzieć, ja napisałem na X-ie taki komentarz, że i w sumie w swoich materiałach też mówiłem, że kręki, przyczółek w krękach stracił sens po zakończeniu ofensywy ukraińskiej w październiku 2023 roku. Nie było sensu trzymać, przynajmniej z perspektywy działań ofensywnych na Zaporożu, dalej tego przyczółka. Jeżeli ukraińskie dowództwo doszło do wniosku, że będzie trzymać kręki, żeby trzymać w szachu te 50 czy 60 tysięcy rosyjskich żołnierzy na Chersoniu, no to powiedzmy sobie szczerze, czy do tego, żeby blokować ten mały przyczółek, trzeba aż tylu żołnierzy? Czy wystarczy powiedzmy 2000 żołnierzy, którzy będą w tym rejonie powiedzmy pilnować tego przyczółku i artyleria, z którą Rosjanie się nie rozstają i bombardują na potęgę? Wczoraj Korea przyznała się północna do wyeksportowania do Rosji 5 milionów pocisków. Słuchajcie, 5 milionów pocisków. To jest więcej niż kraje Zachodu dały na wsparcie dla Ukrainy. A tu Korea Północna wysyła 5 milionów pocisków do Rosji, tak? No. Biorąc pod uwagę i zakładając troszeczkę teraz takim żartem, jak te Kim Skandery, czyli rakiety z Korei Północnej w dużej mierze nie działały, to nawet biorąc pod uwagę, że część tych pocisków będzie niesprawna, to są takie ilości, że ja to nawet te zera sprawdzałam, czy na pewno dobrze Słuchaj, przeczytałam. nawet jak optymistycznie weźmiemy, że 50% to jest powiedzmy broń, pociski, które się, że tak powiem, Do będą niczego nie wadliwe, nadają. to mamy 2,5 miliona No to są ogromne ilości ilości. i po prostu tą ilością ta jakość będzie akurat tutaj w tej sytuacji nadrabiana. No mamy Krynki, mamy Donbas, mamy teraz Znaczy, jeszcze wracając jeszcze przecież. do krynek, jeszcze to ci Tak. powiem, że ja Okej. mam nadzieję, że po tej wojnie ktoś odpowie za te krynki, tak naprawdę, Wierzysz w to? względem samych żołnierzy, naprawdę. Wierzysz w to? A czy wiesz co, wierzę, że Ciężko krynki mi nie w to zostaną uwierzyć. zapomniane, takie jest moje zdanie. Ciężko mi jest to uwierzyć, bo pewnie znaleźlibyśmy kilka takich miejsc, o których moglibyśmy się później upomnieć, o których Ale takich moglibyśmy miejsc się jest sporo, bo upomnieć. takich miejsc, W kwestii odpowiedzialności. No tak, takim takich miejscem w mojej opinii też jest Awdijiwka na jest przykład i tam też Awdijiwka, się takim trzeba bardzo mocno odpowiedzialnością jest zastanowić. Sewierodoniec, tylko że Sewierodoniec na Tak. przykład będzie się wiązał nierozłącznie z imieniem i nazwiskiem samego prezydenta. No dokładnie, jakby z ust mi to wyjąłeś. Natomiast dzisiaj, wiesz, poprawiałam sobie jeszcze, bo kończę już jakby szlifować tę swoją nieszczęsną książkę, z którą się trochę męczę. I gdzieś tam musiałam się cofnąć w czasie i tak sobie przypomniałam te wielkie sukcesy Ukraińców, takie nawet nie do uwierzenia. Mam tutaj na myśli wrzesień 2022 roku i to błyskawiczne odbicie obwodu charkowskiego, gdzie się wierzyć nie chciało, patrząc po kolei, jakby kilka dni dosłownie, co się tam wydarzyło, przecież z tym dowodzeniem, tym również tak sam Syrski też był przecież związany. Powiedz mi, co by się musiało teraz tak naprawdę stać, ale po stronie ukraińskiej, tak jak chłop krowie na miedzy mi to wytłumacz, co by się musiało stać, żeby Ukraińcy mogli gdzieś w jakimkolwiek rejonie osiągnąć chociażby sukces będący w połowie takim sukcesem jak deokupacja obwodu charkowskiego? Wiesz co, to jest naprawdę bardzo ciężkie pytanie, jakie mi zadałaś, bo będąc jakby w sztabie ukraińskiej armii, może inaczej. Po pierwsze, nie jestem wojskowym, to tak. Nie jestem nawet zawodowym. Zajmuję się wojskowością od ponad 35 lat i taktyką, i analizami, i historią, bo jestem po historii. Natomiast będąc w sztabie, analizując to, co się dzieje na froncie, trzeba zacząć od uporządkowania frontu. Od uporządkowania pewnych, że tak powiem, działań na poziomie lokalnym, na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym. Jeżeli opanujemy pewne rzeczy, bo ja mam wrażenie, że od wielu miesięcy, od lutego, jak przepraszam, że to powiem, ale od lutego, od kiedy Syrski został dowódcą, szefem armii i dowódcą armii, ja mam wrażenie, że polityka weszła tak mocno, tutaj dowództwo armii dało się zmanipulować politykom, że to dowodzenie na linii frontu
jest coraz gorsze. Naprawdę, uwierz mi, ja mam wrażenie, i nie zwalajmy tutaj na amunicję, bo popatrzcie, mamy No tak amunicję. jest najprościej, Tak, prawda? mamy amunicję, a jednak coś nie gra, tak? Mamy problemy armii ukraińskiej, mamy problemy z dowodzeniem, mamy problemy na poziomie taktycznym, operacyjnym. W ogóle mam No, oczywiście, że wrażenie. tak, bo sytuacja z amunicją, no, też nie jest, może powiedzmy sobie, ona nie jest jeszcze idealna, ale ona na pewno zdecydowanie poprawiła się Tak, w porównaniu tak. do tego, co mieliśmy na początku roku. A ja odnoszę wrażenie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, ja mam trochę podobne wrażenie, takie, że po prostu niektórzy ukraińscy politycy, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale wielu ukraińskich polityków mam wrażenie, że trochę chyba zapomniało, że w ich kraju toczy się wojna. I oni przyszli na te stare tory przedwojenne, powiedzmy sprzed pełnoskalowej wojny, tych swoich wewnętrznych przepychanek, swoich wewnętrznych rozgrywek, jakby też nie mieli świadomości, że polityczne nadania kombrychów, czyli dowódców brygad, będą za chwilę skutkowały wymianą kombatów, czyli dowódców batalionów, co będzie się jakby dalej na tę walkę personalną przekładać, a nie na to, co powinno się stać, tak jak mówisz, tylko uporządkowanie frontu. Ja po prostu cały czas robię wielkie oczy, bo mam wrażenie chyba podobne do twojego, że z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej polityki, a coraz mniej wojskowości, także Wiesz w sztabie co, ale to generalnym. tylko świadczy o tym, że dowódcy, którzy są z nadania, nie chcę mówić brzydko, politycznego, nie spełniają się w tej roli i nikt z tym nic nie robi. Mamy przykład różnych brygad i to podejrzewam jest tylko wierzchołek góry lodowej, Karolina, tak naprawdę, Oczywiście, że bo my tak. wiemy tylko to, co wycieknie tak naprawdę. Boli to, że ja wiem, że w pewnych sensie dobrze byłoby, żeby nawet i to nie wyciekło, bo to może być wykorzystane przez stronę rosyjską. Natomiast armia powinna umieć zrozumieć to, co jest na samym dole, co zwykły żołnierz mówi. Ja nie mówię, że warto Ale zawsze ona go nie słuchać, słucha. ale słuchaj, nie chodzi o to, żeby go zawsze słuchać, tylko umieć zrozumieć tego żołnierza No, i wysłuchać. Ja wyciągnąć. mam Tak, raczej na uwadze tak. wysłuchać i jakby wsłuchać się To, co w on jego mówi, problemy. tak? Bo jeżeli 10 Tutaj w żołnierzy, ostatnich miesiącach tego nie ma. ale wiesz, jeżeli 10 żołnierzy, 100 żołnierzy mówi, że jest problem, to znaczy, że ten problem jest. Jeżeli mówi to 5 Oczywiście. żołnierzy, którzy mówią do dziennikarza i ten dziennik powiela pewną informację, no to dobra, wyślijmy No to tam możemy się kogoś i sprawdźmy, co zastanowić. się dzieje, tak? No dobrze, ale chociażby nie szukajmy daleko. Skupmy się powiedzmy teraz tylko na jednej, jedynej, bardzo głośnej zresztą ustawie o Demobilizacji. Tak. mobilizacji. Znaczy, no przepraszam, o Mobilizacji i mobilizacji, demobilizacji. bo A w to ogóle jest. ustawa o mobilizacji, przecież w ogóle Ukraina miała od lutego 22 roku, po pierwszym szoku, po pierwszym otrząśnięciu się z tego szoku, miała i dostała ten czas na jakieś przygotowanie się do tego, co dalej. I ja mam wrażenie, że absolutnie nic z tym nie robiono, zajmowano się czym innym. Ja rozumiem, że przez pierwsze pół roku zajmowano się czym innym, bo trzeba było opanować jakby totalny chaos. No ale później jakby był wiek mobilizacyjny, no może gdzieś tam TCK jakiegoś pechowca może zgarnęło, może nie. No, później przygotowano nowe przepisy i co się okazuje, w nowych przepisach obniża się ten wiek mobilizacji, bo im się nie udaje po prostu. Do tego kasuje się demobilizację, gdzie ogromna część armii, po usłyszeniu tego, że po 3 latach nie będzie możliwości demobilizacji, mówi: no sorry, ale nie zmienia się zasad gry w trakcie jej trwania. I te niepokoje gdzieś tam wzrastają, bo to nie jest tak, jak powiedziałeś, przykładowych 5 osób, które Tak. idzie do dziennikarzy, tylko to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy z pierwszego dnia pełnoskalowej wojny, nie mając nic wspólnego z wojskiem, bardzo często Poszli. po prostu szli i podpisywali kontrakt na 3 lata, bo wiedzieli, że po tych 3 latach będą mieli prawo wrócić do swoich rodzin, ale jakby odsłużą ten swój obowiązek wobec ojczyzny, no i po prostu pójdzie za nich ktoś inny. A teraz po prostu tych innych nie ma. Obiecywało się, że przecież będzie osobna ustawa o demobilizacji. Absolutnie od tych obietnic nic się nie wydarzyło. Pani minister Hanna Maliar, ja przypomnę, pozwoliła sobie jeszcze wtedy powiedzieć, żeby żołnierze może konstytucję poczytali, ale nigdy nie umiała wskazać tego zapisu w konstytucji konkretnego, na który się powołuje, który ma na myśli, że jeżeli wstępujesz do armii, to no nie wiem, albo jako 200, albo ciężki 300 tylko możesz już z niej wyjść. Ja też jakby może słabo czytałam tę ukraińską konstytucję, no ale to już takim smutnym żartem zostawmy. I ja mam wrażenie, tej polityki jest za dużo. Ja, jak rozmawiam z żołnierzami, nie tylko na najniższym poziomie, ale też na tym nieco wyższym, to czasami naprawdę mam wrażenie, że brakuje tylko takiej iskry. Może nie teraz, może nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale naprawdę
może się zdarzyć nieszczęście i może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Nie wiem, czy na przykład ogłoszenie negocjacji z Rosją na jej warunkach mogłoby być takim nieszczęściem, że tam w Kijowie jakieś wojsko po prostu kiedyś może się pojawić, bo może po prostu już nerwowo tego wszystkiego nie wytrzymać. Znaczy, ja ci powiem jedną rzecz, bo rozmawiałem i z tobą kilka miesięcy temu, i niedawno, i rozmawiałem z Aldoną, i z Piotrkiem Kaczuwarą, i z osobami, które jeżdżą na Ukrainę, są tam, mają też swoje kontakty, z różnymi jednostkami działają, i ona, i te osoby, nawet ty mi mówiłaś, słuchaj, ale tak naprawdę u nich zaczyna to wrzeć w środku. Przyjdzie któryś moment, że to się, ta granica pęknie i na bankową ktoś uderzy. Ja się tego boję, ja już naprawdę się tego boję, w sensie takim realnym, Znaczy, nie ja na ci powiem zasadzie jakiegoś inaczej, takiego Karolina. straszenia czarnym Tak, ludem. ja ci powiem inaczej. Nawet jeżeli ta wojna zakończy się w jakiś sposób, oczywiście nie liczę tutaj na zwycięstwo Rosji, bo nie chciałbym tego, bo wiem, co może być później. Ja uważam, że nawet po zakończeniu tej wojny ci ludzie, którzy walczyli przez tyle miesięcy na tej pierwszej linii, nie zapomną tego, co robili politycy. Bo o ile jeszcze w 2020 roku, 2022 roku, gdzieś tam na początku wojny, ci politycy faktycznie działali na rzecz armii, działali na rzecz wzmocnienia tej armii, gdzieś szukali tego sprzętu, dziękowali za ten sprzęt, za to wsparcie. Jeżeli ja sobie przypomnę na przykład filmiki prezydenta i różnych osób, Załużnego, z językiem polskim, dziękując Polakom za sprzęt, za wsparcie. Słuchaj, pokaż mi takie filmiki w 2023, 2024. Nie No ma. nie wiem, jakbym się uparła, to jeszcze może w 23 bym No ale chyba znalazła. pierwszy z pierwszej połowy. W 24 pewnie byłoby już trudno, pewnie prędzej znajdzie się takie filmiki wśród tych, no powiedzmy sobie Ja tak, wśród znajdę prędzej. szeregowych Tak, żołnierzy, właśnie. którzy właśnie od wolontariuszy dostają pomoc i którzy też bardzo często znają język polski i są w stanie chociaż parę słów, parę zdań, Powiedzieć. podziękowania Tak. powiedzieć, ale to nie będzie już dowództwo, to nie będzie już mówiący jakiś tam wysoko postawiony polityk, czy ktoś rozpoznawalny z rządu, czy ze sztabu generalnego, prawda? No, no rzeczywiście Znaczy, tego pewnie wiesz, nie ja nie będzie. oczekuję, żeby nam dziękowano. Tylko wiesz, Nie, jeżeli to nie o to kiedyś chodzi. Chodzi po politycy prostu o dziękują. zmiany, Tak. jakie Wiesz, zachodzą. jeżeli ktoś kiedyś za wszystko dziękował, bo uważał, że naprawdę warto podziękować i to słowo przechodziło przez buzię, to ja się zastanawiam, co się zmieniło w ich nastawieniu, że dzisiaj zapomina się o tym słowie dziękuję. Ja nie mówię, Nie wiem, że ja mam jeszcze zawsze. wrażenie, że takie dziękuję, ale takie to już jest takie szablonowe. Nie Tak, chcę to jest sobie takie tego już, wiesz obrazić. co... To mówi za każdym razem Tak. Zełenski po jakiejś tam ważnej rozmowie, ważnym spotkaniu z którymś z Ale wiesz, ale przywódcą. on kiedyś Jakiś tworzył taki te automat, filmiki... nie? Tak, ale wiesz, kiedyś on tworzył te filmiki i to widać było, że to nie było takie na potrzeby, żeby podziękować. On to robił takie z serca, to było Od widać takie, serca. tak. A dzisiaj takie, wiesz co, on daje filmiki, owszem, natomiast to są takie filmiki trochę sztuczne, takie mam wrażenie, że napisane tam przez kogo trzeba to powiedzieć przez te 2 minuty i tyle, tak? Nie ma już tej Ale wyrwy, nie ma ja tego odnoszę serca. bardzo podobne wrażenie, powiedzmy, jesteśmy już przy tym Zełenskim, to może przy prezydencie zostańmy. Ja jeszcze pamiętam, oczywiście to jest sam początek wojny pełnoskalowej, to jest maj 22 roku, kiedy do Rady Werchownej, do Rady Najwyższej Ukrainy, jako pierwsza głowa państwa, która będzie tam przemawiać, przyjeżdża prezydent Duda. Andrzej Duda. Mamy możliwość jako dziennikarze to obserwować, relacjonować z opóźnieniem. Deputaci mogą to relacjonować na żywo. No, taka tu jest logika czasem, no nieważne. I ja byłam bardzo zaskoczona, też muszę ci powiedzieć, bo ja od początku takie miałam wrażenie, że na potrzeby tego podtrzymania, tej pomocy, ten taki trochę teatr między naszymi prezydentami trwa, bo musi trwać, tak? Od lutego Tak. powiedzmy. To, co ja zobaczyłam w maju, to było naprawdę tak szczere. Ja sama byłam w ciężkim szoku, oglądając to ich takie szczere podejście do siebie. No ta mowa ciała, nie trzeba być jeszcze mega ekspertem, a ja myślę, że eksperci od mowy ciała by tu mogli jeszcze więcej powiedzieć. To było tak naturalne, takie bez zachowania, wiesz, tych wszystkich dyplomatycznych kroków, które czasem powinny być zachowane po drodze. A później widziałam kolejne spotkania tych obu, tych samych One już prezydentów. nie były takie same. To już nie było to. To już nie było Dokładnie. to. Ja rozumiem, że to tak jak w małżeństwie, że z czasem to ta miłość trochę inaczej wygląda, no ale ja mam wrażenie, że tutaj gdzieś tam po obu stronach pewne rzeczy jakby zostały zapomniane i jakby nie chcę powiedzieć, że obie strony trochę przywykły, trochę okrzepły na pewno, ale znowu zaczyna się wyciąganie rzeczy, które uważam, że w momencie wojennym
mogłyby naprawdę poczekać, skoro nie załatwiło ich się przez ostatnie lata. I nie mam tu tylko wbrew pozorom na myśli spraw Wołynia, bo myślę, że tutaj wiele osób tak pomyśli. Tak, tę sprawę też i uważam jak najbardziej, że to jest sprawa, którą należy koniecznie wyjaśnić między oboma krajami, ale naprawdę było kilkadziesiąt lat wcześniej, więc jeżeli jeszcze ze 2 lata poczekamy, myślę, że też się nic nie stanie. Natomiast absolutnie ta sprawa musi być wyjaśniona. Ale jest mnóstwo innych rzeczy po drodze. No przecież cały cyrk, który miał miejsce ze zbożem i tak dalej, i tak dalej. To w sumie wielokrotnie były pewnego rodzaju preteksty, które zostały wykorzystane też przez propagandę rosyjską, umówmy się, Ale wielokrotnie oczywiście. tego, te stosunki między naszymi krajami psuć. I to chyba nie jest jakby dobra wiadomość, bo ja już nie będę teraz wnikać, czy to jest nasza wojna, nie nasza wojna, i to są już jakby slogany, o których mówimy, ale najgorszym będzie to, co może się stać, jeżeli nam, przede wszystkim Polakom, bo my najlepiej rozumiemy Ukraińców, uważam, ta wojna spowszednieje na tyle, że przestaniemy o niej mówić, przestaniemy się nią interesować, tak jak to było mniej więcej po 14 roku na Donbasie. W zasadzie wszyscy powiedzieli, a jest taki stan, jaki jest, i jakby dalej robili swoje. Ja ci powiem tak, zrobiło się głośno jeszcze w 2015 roku, w lutym, kiedy upadało Debelcowe i była tam dość duża jatka i były tam różne ciekawe rzeczy i też względem No dobrze, to był polityków. 15 rok. 15, tak. Ale powiedz mi, ile było transmisji z 2016, z 2017? Kto informował o tym, że na tej linii demarkacyjnej coś się dzieje, ostrzały? Ja tam sporadycznie gdzieś widziałem, raz na Ja cię miesiąc. proszę, w zasadzie nikt o tym nie mówił. Ja pamiętam, kiedy my z Michałem Potockim pojechaliśmy do Donbasu, kiedy zaczynaliśmy jakby pracę nad wątkiem antracytu, importu antracytu z okupowanego Donbasu. Nie wiem, czy 17 to był, czy 18 rok, kiedy tam pojechaliśmy i rzeczywiście jechaliśmy na tę linię w obwodzie ługańskim i też próbowaliśmy robić relacje nie tylko z tego, o czym my pisaliśmy, czyli Tak. z węgla, ale też jakby trochę mówić o sytuacji, która tam ma miejsce. Później był rok 21, ja pamiętam w 21, tym po-covidowym jakby, czy jeszcze to był covidowy czas, ja pojechałam na materiał do Awdijiwki. Byłam tam w kopalni Butowka, która była jedną z pozycji, wtedy stała tam 72. Brygada, o ile tak dobrze pamiętam. I tam naprawdę trwała wymiana ognia. Jak Ognia. ja zaczęłam o tym mówić, to wszyscy tak. Nikt nie wierzył. Nikt nie No, wierzył. tak, na Donbasie wtedy trwała cały czas wojna. I to jest takie, że przez te lata, to tak jak mówisz, jeszcze ten 15 rok, tak, Debalcewo i tak dalej, tam jeszcze jak były te wszystkie i Łowański, nie Łowański, wtedy generalnie 14, 15, jeszcze to się gdzieś tam pojawiało, natomiast no, później to się jak pojawiało, to chyba tylko gdzieś w Europie, bo ja oczywiście nie śledzę jakoś super pewnie mediów amerykańskich, ale Ale wiesz, nie wyobraź sobie, przypominam że sobie, skoro żeby u to był nas, temat w debacie wiesz, publicznej. jeżeli u nas pojawiły się informacje incydentalnie, to pomyśl, jak pojawiały się gdzieś na świecie. Tego nikt nie No to zauważał, tak? promil tego, co u nas. No ja tak naprawdę Dokładnie, dokładnie. przypominam sobie, no ale to jeszcze też 14 rok, prawda, kiedy został bukiem zestrzelony samolot, i tak dalej. I takie jakby spektakularne rzeczy to gdzieś. Zresztą mam takie jakby poczucie cały czas teraz, że tu musi stać się coś takiego, jak, przepraszam, chociażby ostatnio Ohmat-Dyt, czyli zaatakowanie szpitala dziecięcego w Kijowie przez Rosjan. Wtedy nagle po prostu Ukraina wraca na czołówki gazet, czołówki serwisów informacyjnych, nie tylko w Polsce. Ale czy to naprawdę Rosjanie muszą dokonać jakiejś teksańskiej masakry piłą mechaniczną, żeby świat znowu zaczął mówić o Ukrainie? Słuchaj, ja ci powiem tak, no niestety ten temat, jak tu niektórzy moi goście mówili u mnie, to jest temat już oklepany, temat, który nie wnosi nic nowego. No giną ludzie, bo giną ludzie, to jest wojna, chociaż Rosjanie nazywają to operacją specjalną, nie Operacja przejmują się, specjalna. nie przejmują się za bardzo tam życiem ludzkim. Natomiast dla Zachodu, czy dla nas nawet w Polsce, dla niektórych osób, ja to widzę też u siebie, tak? No, kiedyś ktoś się bardziej interesował, teraz już nie za bardzo, no bo to już jest oklepane. Jest impuls, jest większe zainteresowanie i nic poza tym. I nic poza tym. Na chwilę, bo ono jest Tak. znowu takie, wiesz, to jest pik taki, tak, Tak, to który jest się ten impuls pojawia. taki, tak? Przez 2-3 dni, no mówię, Ohmat Dyt jednak na ludziach zrobił potężne wrażenie,
Więc te 2-3 dni gdzieś tam bardzo dużo się o tym mówiło. Podejrzewam, że za 2 tygodnie spytasz kogoś gdzieś tam, powiedzmy z ulicy, a ty wiesz, co to jest ochmaddyt? Gdzie? No daj spokój. No, nie. No. Więc przykre to jest, natomiast no niestety, to jest taka konstatacja bardzo, bardzo prawdziwa, a im dalej w las, tym więcej drzew. No pewnie ciekawie będzie się przyglądać temu, co dzieje się w Ukrainie po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo to na pewno teraz skupi całą uwagę świata, a od tych wyborów też zależy przecież przyszła pomoc dla Ukrainy. Ja powiedziałam na początku, że chciałabym od Szczegółów. Szczegółów do ogółu, więc te szczegóły myślę, że dosyć mocno bieżące rozpracowaliśmy, ale ja ci muszę na koniec o taki ogół zapytać, no bo tak, słuchaj, jesteś po historii, 35 lat zajmujesz się wojskowością, a do tego pracujesz jako ratownik medyczny. Przepraszam, po co ci jeszcze ta wojna w Ukrainie? Wiesz co, bo ja powiem ci tak. Lubię wojskowość, lubię taktykę, zajmuję się tym. Lubię zajmować się analityką wojskowości, taktyki. A generalnie zawsze lubiłem konflikty zbrojne, wiesz, analizę i ja, dla mnie historia to To nie bym jest. wolała, żeby tych konfliktów zbrojnych nie Wiesz było. co, ale naturą człowieka jest to, że te wojny są od zalania dziejów. Już w I będą. prehistorii walczyli i zabijali się, przepraszam za to słowo. Natomiast, no dzisiaj też mamy, ale są wojny, które są naprawdę zaborcze i imperialne. I takie tutaj walka słabszego z mocniejszym. No jak ja słyszę jakiegoś komentarz pod twoim materiałem, że przecież Rosja została zaatakowana, o czym sam rzecznik, znaczy nie rzecznik, tylko minister spraw zagranicznych Ławrow mówił w Szanghaju, że przecież Rosja została zaatakowana przez Ukrainę, to ja się pytam, no jakim trzeba być osobą i jaki mieć tok myślenia, żeby myśleć, że państwo, które nie ma broni nuklearnej, ma słabszą armię, nawet nie ogłasza mobilizacji, żeby nie prowokować, atakuje Związek Radziecki, przepraszam, Rosję. Rosję, Dobrze która ma. powiedziałeś, bo to takie imperialne zapędy po Ale prostu. wiesz, Rosję, która ma broń atomową, ma milionową armię, ma 400 czy 250 tysięcy zgromadzonych żołnierzy na granicy, bo sobie w obozach siedzą na granicy z Ukrainą i tylko czekają na sygnał. I Ławrow przyjeżdża i mówi, że no przecież Ukraina zaatakowała Rosję. No wiesz, ktoś, kto powiela później takie informacje, no to musi mieć mózg, przepraszam za słowo, ale sprany przez rosyjską, poradziecką propagandę, bo jeżeli też historycznie sobie popatrzymy, Rosja przez wszystkie stulecia, jakie sobie istniała i istnieje, ona zawsze musiała prowadzić wojnę, bo miała chyba takie wrażenie i przeświadczenie, że jak ona nie prowadzi wojny, to nikt się z nią nie będzie liczył i nie będzie na nią zwracać uwagi i że tylko wojna i prowadzenie tej wojny daje jej siłę i to jest właśnie te imperialne zapędy, które przecież zawsze miała, no i niestety one się nie skończyły i na Ukrainie pewnie też się nie Słuchaj, zakończą. przypomnijmy sobie, jak doszło do wybuchu wojny zimowej w 1939 roku z Finlandią, gdzie Rosja ostrzelała własną miejscowość i zwaliła winę na Finnów, Czyli którzy. nic Tak, nowego, a później mamy historia. 1941, gdzie Finlandia w odpowiedzi na zbombardowanie własnych miejscowości włączyła się do wojny, ale oczywiście była wina, dlatego że należeli do osi i współpracowali z Niemcami, tak? Ale No i oczywiście tak. historia kołem się toczy, a z drugiej strony mam wrażenie, że wiele krajów zachodnich nie potrafi z tej historii niestety wniosków wyciągać. Po II wojnie światowej było mówione nigdy, nigdy więcej, a mamy wiek XXI, a ja przypomnę, że geograficzne centrum Europy znajduje się w ukraińskich Karpatach, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, gdzie jest środek Europy. Marcinie, ja ci bardzo dziękuję za poświęcony czas. Państwa i wszystkich, którzy nas oglądają, zachęcam także do subskrypcji kanału Marcina, bo ja bez tych jego map to sama bym się czasem po prostu pogubiła w tym, co dzieje się na froncie. Słowo daję, a ja jestem w Ukrainie, a on w Polsce. Także Marcin, ja ci bardzo dziękuję za twoją robotę i też zachęcam do wsparcia jego pracy, bo jest naprawdę super. A was zachęcam do komentarzy. No to takie pierwsze koty za płoty moje, jeśli chodzi o wywiady, kiedy to w końcu znowu ja pytam jako dziennikarz, a nie ja jestem pytana, ale myślę, że z Marcinem niejedną jeszcze taką rozmowę przeprowadzimy. Dziękuję ci bardzo. A ja Tobie dziękuję i oczywiście też zapraszam ludzi i widzów z mojego kanału, żeby wsparli Twoją pracę, bo naprawdę robisz kawał świetnej roboty. Zaczynasz, chcesz to robić i wychodzi Ci to naprawdę bardzo dobrze. Nie przestawaj i oczywiście panie, pamiętajcie.
kanał na YouTubie Karoliny oraz na X-ie social media polecam bardzo serdecznie. Dzięki, do usłyszenia. Kłaniam się nisko, do widzenia.